Szczęść Boże Państwu lub dzień dobry i dobry wieczór. No i dzisiaj czołem Wielkiej Polsce. Dzisiaj tematem dzisiejszego naszej takiego wywodu będzie Inspekcja Narodowa w Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Już to Państwu kiedyś zrobiłem. No, dzisiaj mamy wydanie numer dwa i mam same dobre wiadomości. Zacznę, ale te dobre wiadomości zacznę, zanim będę mówił o Drozdowie, to powiem Państwu o Chludowie. Chludowo jest to ta pierwsza majętność, znaczy pierwsza i jedyna majętność Romana Dmowskiego w latach 1922-34, którą on dostał resztówkę po jednym niemieckim arystokracie. I okazuje się, że można zwiedzać te miejsca. Tak? Właścicielami budynku, domu są księża werbiści, którym Dmowski sprzedał. I dowiedziałem się, że wystarczy zadzwonić, umówić się i można zwiedzać. Zostało wiele elementów z dawnego Chludowa, czyli od samego wybudowania tego pałacyku, a jak wiemy, mamy masę wspomnień z Chludowa, mamy zdjęcia z Chludowa i tam pan Roman Dmowski łowił ryby, coś na pamiątkę, jak to robił ze swoim tatą Wincentym. Także ja apeluję do narodowców z Wielkopolski i okolic o wizytę, no i też taką zrobienie inspekcji narodowej, żeby nam powiedzieli, co tam słychać. Na szczęście działacze narodowi postawili takie popiersie w ogrodzie, znaczy także chludowskim, także no jakiś pierwszy element jest. A Chludowo jest, proszę Państwa, Wielkopolska gmina Suchy Las, koło poligonu Biedrusku, tak jako ciekawostka, to jest trasa S11 z Poznania na Oborniki. Dobrze. Druga dobra wiadomość to jest, że Instytut Dziedzictwa Myśli Romana Dmowskiego i Ignacego, znaczy Instytut Dziedzictwa Narodowego, Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, przepraszam, ale to bardzo skomplikowana nazwa, tutaj pan premier Gliński wymyślił, czy zaakceptował w każdym razie, kupił kamienicę w Warszawie, w którym będzie Muzeum Ruchu Narodowego. Minister Gliński zapowiadał już ten fakt wcześniej, bodajże rok temu, tylko teraz profesor Żaryn dostał pieniądze na zakup i takie muzeum będzie. Oczywiście będziemy je monitorować, bo mamy prawo podejrzewać, że za publiczne pieniądze to będzie trochę muzeum wykastrowane, czyli nie będzie kwestii żydowskiej czy kwestii masońskiej, ale to nie przesądzajmy od razu, że będzie źle. No więc też trzeba będzie tam zrobić inspekcję narodową i gdyby to się ziściło, oczywiście podejrzewam, wyposażenie takiego obiektu może trwać nawet rok, to będziemy mieli w Polsce dwa muzea. Pierwsze prywatne, zrobione przez kolegę Mateusza Kotysa w Wielczu, no i drugie właśnie w Warszawie. No i teraz przechodzę już do Drozdowa, czyli do pałacyku neorenesansowego, gdzie mieści się Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich. I proszę Państwa, zacznę od ogrodu. Ogród drozdowski składa się z dwóch części. Z części, powiedzmy, ogrodu francuskiego, czyli jak wiemy, takie uporządkowane rabatki, przycięte krzaczki, równo posadzone drzewa i ogrodu angielskiego, czyli takiej części dzikiej, powiedzmy, akurat w tym momencie to jest dzika część Narwi, tak? Ale to jest
w ramach jednego terenu zrobione. I na granicy tych dwóch ogrodów, przy czym dokładnie tak samo było z czasów lutosławskich i z czasów właśnie okresu Drozdowskiego, Romana Dmowskiego, jest po prostu wiata, powiedzmy, rekreacyjna. I to jest o tyle bardzo ważne, że też się dowiedziałem, że można wynająć tą wiatę na spotkania integracyjne. Duży dach, tam wiele osób się zmieści, można zrobić szaszłyki, także zachęcam koleżeństwo z całej Polski, ale i też ze świata, żeby robić sobie takie wyprawy organizacyjne, w których organizacjach państwo są, i na takie właśnie zwiedzanie Drozdowa, jak właśnie moja organizacja partyjna, czyli Ruch Narodowy Gdańsk, nasz tutaj ten lokalny oddział, zwiedził w grupie dwóch samochodów, siedem osób, no, starszaków, no, czyli takich seniorów, ale oczywiście jak się uda z młodzieżą, to jak najbardziej. No i ja też korzystając tutaj z gościnności środowiska łódzkiego, zachęcam, żeby taką klub imienia Romana Dmowskiego też taką imprezę zrobił. Oczywiście teraz już nie jest czas na plenerowe spotkania, ale w przyszłym roku będzie. Tak. Co, no i właśnie, zobaczą Państwo tam alejkę grabów, które są bardzo już wysokie, i w tej alejce między tymi drzwiami pan Roman chodził. No więc takie imprezy można, marzy mi się, żeby 2 stycznia, czyli w rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, tam były przysięgi w organizacjach narodowych. Już widzę takim okiem wyobraźni, że w zimowej szacie, przy lekkim mrozie, przy parze wody wychodzącej z ust następuje wielkie przysięgę na wierność Wielkiej Polsce i myśli Romana Dmowskiego. No ale jak ktoś chce, nie może, to zawsze jest termin 9 sierpnia, czyli na świętego Romana, i idealna data, jest to rocznica urodzin Dmowskiego, bo Dmowski był ochrzczony starym zwyczajem, czyli dostaje imienia tego świętego, w którym dniu się urodził. Akurat to jest dzień świętego Romana, założyciela zakonu cystersów, no i mały chłopczyk z Kamionki, tak, nowonarodzony, takie imię dostał i został ochrzczony. Dobrze. Co, jakie zmiany pozytywne? Bo dzisiaj mówię o rzeczach dobrych. Proszę Państwa, w Księgaręce pojawiły się już nowe publikacje, rozszerza się asortyment. Jest to tyle ważne, że muzeum no, nie jest topowym muzeum w naszej trzeciej RP, czy a tym bardziej pod rządami neosanacji, gdzie jak wiemy z Sulejewego jest to olbrzymie pieniądze, olbrzymie, i tam po prostu jest cały aparat propagandowy zatrudniony, żeby nas tutaj, żeby ogłupiać w dalszym ciągu naród kultem Piłsudskiego, który jak wiem jest kultem emocjonalnym, bezmyślnym całkowicie, tak? Tam to nie jest co Dmowski ze swoimi podstawowymi dziełami, jak Myśl nowoczesnego Polaka, Kościół Naród Pańsku, czy Państwo, czy podsumowujące jego pracę polityczną, polityka polska i odbudowania państwa, tak? No i dziedzictwo i inne wszystkie publikacje. No więc pojawiła się tam książka Izabeli Wolikowskiej z Lutosławskich, tak? Czyli słynna jego praca, jej praca wspomnieniowa o Romanie Dmowskim. I kolejna dobra wiadomość, będzie wznowienie jej książki Córka. Jest to bardzo fajne, tak można powiedzieć, no, wpisując się w
terminologię XXI wieku, książka feministyczna, tak? Bo to jest takie o relacjach między córką a matką. To jest taka trochę audiobiograficzna książka, czyli Izabela i jej matka Sofia Kozanowa Lutosławska. Oczywiście książka zrobiona w duchu ideowym, tak? Także możemy już śmiało polecać wszystkim naszym dziewczętom i paniom, którzy chcą się odsunąć od tego postmodernistycznego mainstreamu. No i już jest zapowiedź, natomiast już publikacji muzealnej, to będzie roman Dmowski, tytułu nie znam, więc podaję tylko roboczo, roman Dmowski i Lutosławscy. To będzie taki pewnie zbiór wszystkich wiadomości zebranych, wszystkich wspomnień, ułożony w jakiś logiczny ciąg, a przypominam, że ta przyjaźń między Dmowskim a Lutosławskim zaczęła się od poznania jednego z braci w Krakowie, tego filozofa, Wincentego Lutosławskiego, jego żony Sofii, tej Hiszpanki. No właśnie okres krakowski bardzo płodny, bardzo płodny i bardzo ważny. No i która trwała w zasadzie do ostatniego tchnienia życia pana Romana. No i dwór lutosławskich, no, był takim trochę zapleczem finansowym narodowej demokracji przedwojennej. No, z tej racji, że bracia otrzymywali renty z browaru, o którym jeszcze wspomnę. No więc takie są zapowiedzi wydawnicze. No i najważniejsza wiadomość. Jeden z pokoi, no to jeszcze nie jest ten pokój, gdzie pan Roman umarł, będzie przerobiony na gabinet, powiedzmy, pana Romana. Oczywiście to nie był ten gabinet akurat w tym pałacu, no ale będzie taki stylizowany, czyli będą meble z epoki, będzie kałamarz, biurko, kałamarz, jak to było. No i teraz taka ciekawa powstała kontrowersja, czy Roman Dmowski pisał na maszynie i łącznie z przewodnikiem nie mogliśmy tego tematu rozwiązać, ale podejrzewam, że Dmowski pisał dalej piórem i miał sekretarzy, którzy po prostu przepisywali już na maszynie i wysyłali do drukarni. Jak wiemy, jeden z sekretarzy no, został niechcąco zamordowany w zamachu, takim sanacyjnym zamachu na jednego działacza narodowego, ale to też tak było. No więc będzie ładnie zrobiony, bardzo elegancko. Znając muzeum, to muzeum dogra wszystkie szczegóły, no ale co mnie zaskoczyło pozytywne i nawet to był taki mój postulat, żeby nad kominkiem zawisło słynne zdjęcie Dmowskiego, kiedy otrzymywał tytuł profesora honoris causa w Anglii. To było 11 sierpnia 1916 roku. No i okazuje się, że to zdjęcie będzie. Zresztą Państwo mogą je zobaczyć w Wikipedii pod hasłem Dmowski. Także no, piękna sprawa, bo Dmowski, podobnie jak Stanisław August Poniatowski czy Adam Doboszyński, byli zafascynowani Anglią, jej taką spójnością narodową, jej życiem społecznym, które dało Anglii bycie imperium, więc jak najbardziej te zdjęcie pasuje. No i też pokazuje, że to był wysoki, to był topowy intelektualista swoich czasów, ale będąc politykiem przede wszystkim, tak?
Dobrze. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że wyśledziłem, ale może wcześniej też już to już było, że w salonie szlacheckim, gdzie jest taki powiedzmy szafeczka z książkami, jest wydanie album Romana Dmowskiego Chicagowski. No i ale mi się tutaj nagle skojarzyło, że przecież w Chicago w latach 60. XX wieku działała świętej pamięci Maria Mirecka-Loryś. Także jest, można powiedzieć, pani Maria jest też ma swoje miejsce w tej szafeczce. Jak wiemy, tam jest, jak Państwo zobaczą zdjęcia, które są na stronie muzeum, jest to jest ten pokój, ten taki pokój, gdzie są salonik zrobiony, jest maska pośmiertna zdjęta z twarzy, kiedy umarł. W ogóle, jeżeli już jedziemy do Drozdowa, to proszę Państwa, tam są jakby trzy obiekty, czyli to jest pierwszy, to jest pałac ten letni, kaplica, kościół oraz cmentarz, na którym są pochowani lutosławcy. I to są też te trzy miejsca, z którymi Roman Dmowski był związany, zwłaszcza, że był chrzestnym jednej z wnuczek pani Kazanowy Lutosławskiej, czyli ten kościół odwiedzał, to jest, nie wiem, może 100 metrów, także zresztą bardzo ładnie utrzymany. Tam jest zresztą tablica Dmowskiego, kopia maski pośmiertnej, ale też tablica z żołnierzami AK, którzy zginęli w czasie wojny z tego rejonu. Z tym, że jak słyszę AK w Ostrołęckim, no to wiadomo, że chodzi o pewnie żołnierzy NOW, czy NSZ-u, czy może Narodowego Związku Wojskowego, bo to były, podobnie jak Wielkopolska, Ostrołęka, Łomża, Ostrołęka, to były te tereny endeckie. Tak. Właśnie, jeszcze wspomniałem, oj, to już tak, przy czym obiekt, kaplica cmentarna, tam jest, znaczy obok kaplicy jest grób dwóch żon Franciszka Lutosławskiego, który właśnie przyczynił się do wielkiej zamożności tego rodu. Są groby dwóch jego żon, są sióstr, natomiast sami Lutosławscy są w tej kaplicy cmentarnej. I ta kaplica wymaga remontu, już jest podjęte działania, także decyzja jest, środki zostały zabudżetowane na ten cel, czyli w tych obiektach, czyli mamy trzy punkty w Drozdowie do zwiedzenia, które nie wolno opuścić. Tak, no i wspomniałem o tym browarze. W podziemiach jest makieta tego browaru. Jest to o tyle ciekawe, że ten browar właśnie finansował i rodzinę, no i Dmowskiego, z tym, że obecne piwo łomżyńskie to nie jest z tego źródła czy z tego browaru. No ale zawsze można legendować, tak? Można powiedzieć, że z tych terenów, tak, także tak, zwłaszcza, że to są tereny piękne nad Narwią, to w ogóle Narew wymaga osobnej wyprawy, tam jest Wizna, tam jest Osowiec, czyli te słynny atak żywych trupów, czyli tam po raz pierwszy Niemcy kajzerowskie w 1915 roku użyły gazu. No i Rosjanie zrobili kontratak, no i to ci poparzeni żołnierze poszli na bagnety. Zresztą dowódcą tej twierdzy był wtedy oficer Polak. Także to jest. Także wszystko jest tam do zwiedzenia. No i inspekcja nasza nie byłaby pełna, gdyby nie odwiedzić Jedwabnego. To jest 20
znaczy Jedwabnego, czyli miejscowość Jedwabne, to jest 20 kilometrów od Drozdowa. I proszę Państwa, koniecznie, obowiązkowo trzeba zajechać na katolicki cmentarz, bo przy katolickim cmentarzu jest taki obelisk, który pozwolę sobie tutaj przeczytać, na którym jest taki napis. To jest obelisk poświęcony wszystkim mieszkańcom Jedwabnego, którzy zginęli w latach 1939-1956 i tutaj zabitych przez NKWD, hitlerowców i UB. Także Jedwabne się broni, nie daje się zhańbić. Także koniecznie złożyć więcej. My tutaj z koleżeństwem zrobiliśmy małą przemowę, mały komentarz narodowy, a oczywiście, proszę Państwa, takich miejsc, każda miejscowość na tamtym terenie, to jest teren północnego Mazowsza, przechodzący już powoli w Podlasie, ma swoich zabitych, czy też zadenuncjonowanych przez lokalną ludność NKWD, która, jak wiemy, to była okupacja sowiecka, pierwsza okupacja sowiecka doszła do Łomży, no i NKWD się od razu zainstalowało, no i korzystając z lokalsów, wiemy, o jakich lokalsów chodzi, elementy komunistyczne, tak, czy antypolskie, po prostu robiły listy, na podstawie tych list były zsyłki do Sowietów. No i oczywiście mamy po powtórkę jeszcze UB, tak, także tam tereny krwawe nasz naród polski poniósł tam ofiary. No i zajechaliśmy na słynny cmentarz, właściwie Kirkut, właściwie cmentarz żydowski Kirkut, gdzie jest, powiedzmy, ta słynna, nieistniejąca stodoła, która musiała być bardzo wielką stodołą, żeby pomieścić wszystkich Żydów. No i oczywiście, oczywiście nie wchodzę tutaj w dygresję o wstrzymane śledztwo, tak, o znalezione łuski, ale teraz nie o nie to chodzi. Nie wygląda wcale imponująco, tak? To proszę Państwa, w telewizji to wygląda, że to jest duże miejsce, prawie jak Muzeum Holokaustu w Berlinie, nie? Takie tam małe, no ale Żydzi oczywiście robią reklamę i powiększają je bardziej niż jest w rzeczywistości. No i Państwo by się, no, się zdziwili albo nie zdziwili, że pod tym postumentem jest wieniec z plastikowymi kwiatami od księdza Lemańskiego dla starszych braci. No także nie. Także tutaj nie wiem, czy ksiądz Lemański się zjudaizował, czy nie, ale w każdym razie jest na dobrej drodze. Tak? No to tak to jest z księżmi, którzy tracą w tym posoborowym kościele katolicką tożsamość. I proszę Państwa, to już na tyle, ale jeszcze nie, proszę Państwa, przed wyjazdem, oczywiście, o którym opowiadałem kolegom narodowcom, okazuje się, że jest bardzo fajny pomysł, który można by zrobić za publiczne pieniądze, oczywiście w ramach pewnych programów, czyli szlakiem Romana Dmowskiego tablice QR, tak? To jest coś takiego, mamy ten problem z dotarciem do młodzieży, jak wiemy, oni czytają smartfony i nic więcej, więc gdyby w ramach napisanego programu i pozyskanych pieniędzy takich tabliczki QR postawić w całej Polsce, tak? Czyli mamy ich Ludowo i Drozdowo i mamy Poznań, gdzie Dmowski był, dostał tytuł honoris causa i mamy Puck, gdzie powiedział te słynne słowo wskazując na Zatokę Gdańską i oddalony Gdańsk, że jeszcze nasza misja nie jest zakończona, póki Tedeum nie zostanie wyśpiewane w Gdańsku, kiedy Gdańsk nie zostanie przyłączony do państwa polskiego.
można w Krakowie, prawda, jest tyle w kamionek, brudno, no po prostu gdyby całe koleżeństwo się zaangażowało, to oczywiście można muzea tutaj do tej akcji włączyć, więc byłby taki szlak i kto wie, czy taka młodzież, znaczy, ale też oczywiście wszyscy korzystający z współczesnej techniki przez takie odczytanie tablicy QR, by o Romanie Dmowskim, czyli naszym tutaj wyzwolicielu Polski, czy na naszym intelektualnym wodzem i naszym bohaterem, ojcem niepodległości, by czytali. Także to jest, może ktoś słuchających tej wypowiedzi się tym zainteresuje, to proszę tutaj pisać na mnie i nadamy bieg sprawie. Nie jest to takie trudne, ale jakby musi być osoba prowadząca. I to, proszę Państwa, wszystko. Inspekcja Narodowa w Drozdowie, w Muzeum Przyrodniczym w Dworze Lutosławskich zakończyła się sukcesem i wystawiamy najwyższe noty, ale praca narodowa nigdy się nie kończy. Czołem Wielkiej Polsce, Bóg zapłać za wysłuchanie.